Piszemy klasyczny akt notarialny i zadowoleni jesteśmy. Nie na długo, dlatego że zdarza się taka sytuacja, że nagle przychodzi do nas pismo od takiego nabywcy, że on zgłasza wady nieruchomości, że grzyb wyszedł, który zagraża jego życiu i zdrowiu i on żąda obniżenia ceny. A jeżeli nie będziecie chcieli mu obniżyć ceny za nieruchomość, to on nawet może odstąpić od umowy. I tak jest. I ma rację. Jeżeli nie zadbacie dobrze w swoich dokumentach o to, żeby prawidłowo sprzedać nieruchomość do remontu, to takie roszczenie będzie zasadne. Mało tego, taki kupujący nie tylko może dochodzić obniżenia ceny, on może dochodzić również roszczeń odszkodowawczych, czyli obsługi prawnika, pośrednika i tak dalej. W związku z tym, podsumowanie, kupować i sprzedawać takie nieruchomości, ale nie na klasycznych aktach notarialnych, tylko protokoły uzgodnień, odpowiednie zapisy i wtedy jest ok.